że walka w klinczu, a Darko Stosić paść tak jak spał w starciu z Wojczakiem. Tak naprawdę na czasy proste chciał sprawić moc uderzeń Michała Marka do przodu. Z tą dewizą w tym pojedynku walczy dotychczas Darko Stosić. Wciąż możemy się właśnie kiwnąć, przygotować ciosy czy kopnięcia. Wiemy też, że jest cierpliwy Darko Stosić. Pamiętam, oglądało jego starcie na przykład z Michałem Kitt. Ten jeden moment i rzucić potężny cios. I tak walczy, zapięty za podwójną gardą w tym pojedynku. Polujkę w tych uderzeniach Darko Stosicza. Ale na razie go. I od razu stara się przede wszystkim zamknąć Martinka, odebrać mu możliwość przede wszystkim odskoku. Na razie to głównie Martinek trafia. I naprawdę bardzo szczelnie również trzyma gardę. Teraz Martinek dobrze popisuje się utrzymaniem walki w dystansie. Widział od razu, że jest ładowana ta prawa ręka Martinek, więc nisko opuścił głowę, sklinczował. Ale teraz Darko naprawdę jak czuł, idzie przed siebie, podwójna garda, dwa kroki w przód i za wszelką cenę skrócenie dystansu, wysokie kopnięcie. Jakby nie miał respektu do ciosów. Oh!